Witam Was bardzo serdecznie, jestem Baczo, to jest kolejny odcinek Shogun 2 Total War. Kontynuujemy sobie nasze oblężenie, w zasadzie to już się kończy, mamy tutaj tur do kapitulacji jedną. Więc to jest kwestia po prostu jednej tury. Sprawdźmy, co my tutaj się ostatnio w ogóle, co nam się działo, cele jakie my mamy. Dobra, rody, to nas nie interesuje. Na razie mamy dwie prowincje, o tu mamy, możemy sobie zobaczyć, Ugo i Iwa, ta nasza główna prowincja. No i dobrze, na razie sobie, cóż, tutaj mamy bodajże armię. Mamy, proszę, brata, komisja do spraw zaopatrzenia. Tu budujemy w ogóle nową armię. Zobaczmy na werbunek. Możemy sobie zrobić samuraj z katanami. A skąd mamy samuraje na udaci? Mamy tutaj. Okej, okay. A w Ugo robiliśmy łuczników, w sumie dopiero zaczęliśmy robić. Muszę to posprawdzać, ponieważ nie wiem. Aha, tu się wszystko buduje, czyli tak naprawdę możemy oddać turę. Poczekać na kapitulację. Czekam, aż wszystkie rody się ruszą i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. No, główną armię rozbiliśmy w poprzednim odcinku, więc tutaj tak naprawdę pozostaje tylko formalność. No jak widzicie, możemy to automatycznie sobie rozwiązać, nie ma potrzeby ładowania bitwy specjalnie dla 11 jednostek generalskich. No i jak widzicie, mamy tutaj do przodu. No i oczywiście bierzemy sobie pokojową okupację. To nas w sumie powinno najbardziej interesować. No i okej, mamy otrzymaną misję. Mistrz podstępu. Mamy zwerbować agenta ninja. Pozostałe pory roku 8. No i dostaniemy nagrodę wtedy. Czyli będziemy potrzebować nowego budynku. Takiego, żebyśmy mogli rekrutować ninja. Tutaj mamy, co tu mamy? Święta Ziemia. Aha, górska pustelnia. No dobrze, słuchajcie, zobaczmy sobie, co tu dalej. Mamy ukończoną budowę, przystań w Ugo. Zerknijmy. Okej, okay, bardzo nam się tutaj podoba. Co możemy dalej zrobić? Możemy kamieniarza. Plus 200 do zamożności, plus 25 ton kamienia, albo możemy zrobić port handlowy. Czyli co? Lepiej. Myślę, że zamożność tego kamieniarza byśmy zrobili na początek. 7 tur dosyć długo to się buduje. Robi nam się tutaj dalej łucznik. Napotkano ród. No i cóż, mamy usługi. Możemy rozpocząć rozmowy dyplomatyczne. Również mamy Satakę. Dobrze czytam? Dobrze. Potężny ród przestał istnieć. Hattori. I ród przestał istnieć Mogami. To już niestety nasza sprawka, my zmietliśmy ten róg, tak jak tutaj te nędzne robaki z powierzchni ziemi. Okej. No i zdobyto prowincję. Uzan. A więc dobrze. Tutaj wszystko żeśmy zrobili, tylko tak, musimy tutaj zobaczyć, czy my żeśmy włączali tutaj podatki. Włączaliśmy. Okej, więc pasi. Teraz musimy się przyjrzeć sytuacji w Uzan. Jak wygląda tutaj opór wobec najeźdźcy? Nieduży. Bardzo nieduży. No mamy garnizon, wiadomo, ale bardzo duży porządek publiczny, więc na razie tu nikogo z podatku nie będziemy zwalniać. A i zobaczcie, mamy tutaj budowę. Możemy zobaczyć, jakie my tutaj mamy budynki. A więc mamy ninja na przykład, możemy zwerbować od razu. Nic tu więcej nie możemy zbudować, musielibyśmy twierdzę rozbudować. Plus 6 do represji w tej prowincji się automatycznie wtedy zwiększy, więc na razie sobie to darujemy. Zbudujemy sobie ninja. Where darkness meets the shadow, there dwells the ninja. Saboteurs and assassins, happy to do their lord's bidding. No i dobra. Dostaliśmy od razu nagrodę. Mamy ninja. No i tak, gdzie mógł on by się udać? No, może w sumie tutaj mamy blisko teraz Miyagi.
Mamy w stanie pokoju, co prawda, tą prowincję, co nie znaczy, że nie możemy zaatakować. Ale najpierw, wszystko po kolei, rozpocznijmy rozmowy jakieś dyplomatyczne. No i mamy na przykład tutaj, no, dosyć potężny ród, jak widzicie. Satake. Rozpocznijmy negocjacje. No i... Tak, oczywiście. Co możemy zrobić? Zażądaj umowy handlowej. No, umowa handlowa na początek by była bardzo dobra. No i zobaczmy. No i dobrze, umowa zawarta. Bardzo nam to pasi. Sometimes travelers meet and profit by it. Shall we see what our journeys have in store? Na razie to starczy, jeżeli o to chodzi. No i dobra, usługi. Też byśmy może na początek zawarli umowę handlową. Przynajmniej zażądamy tego. I'm here to listen and to seek a trade with your merchants. Więc nie chcą z nami handlować. Let us hope that today ends well. No dobrze, skoro nie chcą. No to cóż, tutaj mamy przyjaźń w sumie z tym rodem. Zobaczmy, co tu możemy pogadać, zażądać przymierza. Welcome, noble friend. There is much to discuss for our mutual benefit. A może daniny? Zażądaj, zażądamy daniny. Powiedzmy liczba 1000, zapłata jednorazowa, zapłata okresowa przez powiedzmy 5 tur. Ale nie mogą pomóc. No dobra, damy sobie spokój na razie z tą dyplomacją w takim, że bądź razie. I co możemy dalej zrobić? Werbunek tutaj niewiele możemy zrobić. Czy możemy tak naprawdę ich wziąć i pomaszerować tutaj do przodu? Okej. I możemy jeszcze tutaj Zugo. A nie, to jeszcze werbunek się nie skończył niestety. Więc oddamy turkę. Naszego generała na razie nie będziemy ruszać z miasta, bo troszeczkę sobie podreperują te siły. Tam dosyć duże straty były. Z dosyć licznym przeciwnikiem się mierzyliśmy tam dwukrotnie silnym. Co prawda gorsze jednostki miał. Ale mimo wszystko było ich sporo i spore straty mieliśmy. Okej, widzę umowa handlowa, tak. Działa. Unlike Boashigaru, poor samurai can defend themselves in melee and fire burning arrows into the enemy. No dobrze. To już wiemy, co mogą zrobić samuraje z łukami. I od razu będziemy takich dostarczać nam do armii. Już sobie idą, połączymy siły. Natomiast tak, możemy teraz ruszyć ninjom. Co byśmy mogli tutaj zrobić? Szansa powodzenia, sabotuj bramę zamku, sabotuj armię, 52%. Albo wykonać zamach. Może byśmy sabotowali armię, 52% to dosyć duża szansa, ale nieudana próba w dywersji. Ale uniknął śmierci, chociaż tyle dobrego. Aha, tu mamy to, że zwerbowano wojowników. Zobaczmy, jak tutaj nasza armia odzyskuje siły. Dwie tury, 6 tur do uzupełnień, 2 tury, 4 tury, 5 tur, 6 tur, 2 tury. No dobra, coś się tam dzieje na razie. Tu nic nie będziemy budować. Możemy Metsukę jeszcze nająć. Ale może z tym poczekamy troszeczkę. Gdzie mamy nasze cele? Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? W ogóle biegłość w sztukach. Co nam się tu robi? Zen. A dlaczego Zen nam się robi? Nie wiem dlaczego, ale dobra. Oddajemy turkę. Dobra, nasza armia się ruszyła, zbliżyła się tutaj do granicy. W sumie to jedyny ród, z którym mamy przyjaźń, ale mają tylko jedną prowincję.
Więc po prostu nie będziemy sobie zalążka zdrady zostawiać w środku terytorium. Ale później ruszymy na Uesugi, bo nie mają z nami podpisanej żadnej umowy handlowej. No i dobra, zobaczmy, co my tu z Zen zrobiliśmy. Plus jeden do wierności wszystkich generałów. I tu można by coś szkołę Shinobi, Ninja Kisho. Ale nas interesuje tutaj troszeczkę pole tarasowe, byśmy zrobili właśnie. Czyli to zrobimy teraz. Dobrze, tam jest włączone, dobrze. Okej, zerknijmy teraz. Nasz łucznik tu dzielnie zmierza, ależ długo mu to schodzi. Jak widzicie, budowa tu idzie, tu też idzie. Tutaj nic niestety nie możemy zbudować. No jak tu jedna tura do uzupełnień, 5, o tutaj to dużo. Jedna tura, 4 tury, 3 tury. No powiem wam, że kurczę, w ogóle co tu się dzieje? Szczerze mówiąc, to niewiele. Szczerze mówiąc, to niewiele. W stanie pokoju Fukushima, tak? A tu mamy co? Tu mamy Higo, Uesugi. Tu mamy Satake, czyli dobrze by było najpierw zaatakować tutaj tą fioletową nację, czyli Uesugi. A tutaj co? No zobaczmy. Jak my byśmy sobie tak wszyscy wyjechali, to jak nastroje społeczne. W sumie bardzo dobre. A jakbyśmy sobie tu zrobili ten zameczek. Spożycie żywności 3. Czy my podołamy? Łączna produkcja żywności plus 2, czyli nie podołamy. Dobra, na razie tu nic nie będziemy budować, natomiast my... A, w ogóle ninja jeszcze nam został. Dawać go tutaj. Niech idzie tutaj w głąb terenów i działa tutaj coś. A nam pozostanie co? Wypowiedzieć wojnę. An unexpected meeting may with turn out to be well. A co? No i co? My sobie tu poczekamy. Kontynuujemy oblężenie i teraz z drugiej strony sobie też podejdziemy tymi jednostkami, jak widzicie. No i dobra, możemy oddać turkę. Zobaczmy, co oni zrobią teraz. No i dobra, widzę, że od razu nas atakują. No, szybki zapis możemy zrobić, nawet nie wiedziałem. Okej. Oczywiście, że stoczymy tą bitwę. Niestety nie udało nam się dojechać tymi drugimi wojskami tam od góry. W tym momencie, gdybyśmy byli tutaj w zasięgu, to wtedy moglibyśmy wprowadzić tą armię jako posiłki. Ona mogłaby zajść tutaj przeciwnika gdzieś z boku, z flanki, czy od tyłu. Po prostu tak na całej mapie by się włoniły te jednostki. Szkoda, że wam tego nie pokażę, ale będzie jeszcze pewnie okazja, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i co? Znaczy ja myślę, że w ogóle bez problemu sobie poradzimy z tymi jednostkami. Mamy lepsze jednostki i liczebnie też przewyższamy ich. Także, no i przede wszystkim się bronimy, nie atakujemy, także to jest ważne. Ciężej jest atakować, wierzcie mi. W ogóle jeszcze wam nie pokazałem, po prostu nie było okazji bronić się, jeżeli mamy ukształtowanie terenu, jeżeli jest rzeka i są mosty albo most. Wtedy można naprawdę pokonać dużo, dużo liczniejszą armię. No tylko podstawa, że musimy mieć łuczników oczywiście. Tych łuczników tam sobie już zaczęliśmy robić, takich lepszych.
ale to wam pewnie później pokażę. Także zerknijmy teraz na pole bitwy, gdzie my jesteśmy i ukształtowanie nas interesuje. O, tu mamy taki ładny pagórek. Lepiej jest atakować, słuchajcie, znaczy bronić się na wzgórzu jakimś takim wzniesieniu. O, tu mamy takie większe. Ale czy zdążymy tu dojść? Ha. Zobaczmy. Na środku, no w sumie tutaj też jest takie ładne. Dobra, pogrupujemy sobie zawczasu te jednostki. W zasadzie to gdzieś tu je od razu porozstawiamy. Dobra. Nie tak chciałem. No właśnie, tak lepiej. No i niech tylko jedną konnicę tam mają generała, także to nam nie zrobi tutaj dużej różnicy. Gdzie umieścimy naszą konnicę? A nie, gdzieś tu stoi w sumie. Dobra. Rozpoczynamy. I tak przede wszystkim ich damy. Tu na wzgórze, myślę. Troszeczkę źle. O, tak będzie w miarę dobrze. Łucznicy. Myślę, niech tak sobie staną. I teraz tak. Jari. Jedni Jari tu na flanki, żeby nas konnica tutaj nie zaatakowała. Drodzy Jari też na flanki. I ta mniejsza grupa Jari niech sobie tutaj stoi w centrum, w razie czego jakby konnica nam od frontu po prostu uderzyła. Różnie to może być. Okej, i nasza konnica. A, uderzę tam od razu na flankę. No i dobra, zerknijmy. O, mają samuraje z katanami. Garnizonowi, świta. Garnizonowi, łucznicy, Ashigaru. I tu mamy generała. No dobra, moglibyście się zbliżyć troszeczkę, żeby zacząć atakować. A we się możecie też troszeczkę tu zbliżyć. Nic nie stoi nam na przeszkodzie. I jeszcze łucinków troszeczkę do przodu, bo strzelają oni do nas. Wejdziemy teraz w zasięg. No i powinniśmy już tutaj ładnie siepać. Co jest? No i strzelają. I jeszcze troszeczkę do przodu. O, ustawimy Jari. I tu ustawimy Jari. I tu ustawimy Jari, ten mniejszy oddział. No chłopcy, się możecie troszeczkę rozproszyć. Jesteście na razie narażeni na oszczał łuczników. Więc dobrze będzie się rozproszyć. A jak tam nasza konnica? Flankuje, więc dobrze. No dobra, troszeczkę możemy sobie przyspieszyć. Mamy dwa oddziały łuczników, także mamy przewagę, jeżeli chodzi o łuczników, możemy naginać śmiało. Mimo, że oni cały czas nas strzelają.
Yari na flankę. Yari na flankę. Our men are running from the battlefield! Shame for this play! A czemu oni uciekli? Atakować. 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 I uderzamy w konnicę tutaj. My lord, a glorious victory will soon be yours. Tu na konnicę, zmienić kierunek. No właśnie. Our general is in grave danger, my lord. Jaki great danger. Atakujemy tutaj wszystkich. Nie, kontynuujemy, nie ma lekko. Trzeba ich wyniszczyć. Dobrze, tutaj ich zostało. Niewielu. W każdym bądź razie. Dobra, i teraz mamy następną tutaj grupę do męczenia łuczników. A tutaj konnica ściga tych pozostałych garnizonowców. Możemy nawet przyspieszyć troszeczkę czas. No. Tutaj mi atakować, zostawić już tamto. Jakieś pojedyncze jednostki. Dobra, tu jest największa, więc ich gonić. Jeszcze ich dopadli, brawo. No i to koniec już. No tam Gadara udzielnie jeszcze goni. Gdzie ta jednostka jest? Jakieś pojedyncze pewnie. Tu jest. Jeden łucznik. Dobra, gonić go. Dopadną czy nie dopadną? Dopadną. O, rolka mi się zepsuła w myszce chyba. I dopadli go. Dobra. I to będzie na tyle. Zaraz się wyłączy misja. Tu ostatnia jednostka ucieka. No to poważne straty zadaliśmy, mi się zdaje. Zaraz sobie to sprawdzimy. Jak to wygląda w liczbach? No i tak, mamy kolejną prowincję prawie że zajętą. Prawie że, bo trzeba będzie poczekać chwilę, bo po prostu zdobyć mury. Zaraz zobaczymy, ile tam jednostek zostało. Niestety... No byli to nasi przyjaciele w jakiś sposób, ale tak jak mówiłem, nie chcę zostawiać tutaj gdzieś prowincji w środku między swoimi, narażając na zdradziecki atak gdzieś tam, po prostu jakąś inną naszą prowincję, więc będę jechał do przodu. Okej, pozostało mi 58 jednostek. Tak. Stracono. Dosyć sporo, żeśmy stracili, widzę. Jak z doświadczeniem?
No jest, generał zyskał doświadczenie. Proszę, samuraje z katanami. Dwie jednostki zdobyły doświadczenie, łucznicy też zdobyli doświadczenie, a więc się opłacało. No proszę, nawet wszyscy. Widać, pokojowa okupacja, od razu sobie weźmiemy. Oczywiście, że pokojowa. No i tak, mamy strzelectwo. Słynny strzelec się. Oferując swoje usługi, abyśmy mogli powiększyć naszą renomę o umiejętności łucznicze. Mistrzostwo tego człowieka w posługiwaniu się bronią strzelecką nie ma sobie równych. Za pewną kwotę można rozwinąć zdolności naszych łuczników. No, drogi jak cholera. No, plus dwa doświadczenie dla wszystkich werbowanych pyszych łuczników. Akurat robimy dużo łuczników, więc się nam przyda. Słuchajcie, na pewno nam się przyda. Zerknijmy tutaj w ogóle, co my możemy zrobić w tej prowincji. Nasza armia, okej, werbunek. O, proszę. Samuraje z Yari. Samuraje z Naginatami. No, zobaczmy. Premia do szarży 16, premia przeciwko konnicy 15, a tutaj nie, no, premia przeciwko konnicy 25. No. I mamy samuraje z katanami, i mamy też lekką jazdę. Całkiem nieźle. Wydaje mi się, że samuraje z Yari trzeba by sobie zrobić. Na pewno będziemy mogli wtedy wywalić tych Ashigaru z Yari po prostu. Jeżeli chodzi o budowę, zerknijmy. Szkoła Szeremierzy, samuraje z katanami, samuraje z Noudachi. To sobie zrobimy. Okej, okay, teraz możemy sobie dołączyć naszą armijkę tutaj. Zaraz to wszystko podzielimy, słuchajcie. Weźmiemy tych, którzy mogą gdzieś tam walczyć. O, damy mu drogę, niech on tam się powoli zwerbowano wojowników. Ugo. Okej. Okay. Więc na pewno tych łuczników będziemy potrzebować. Więc niech idą. A co, to nie chcą iść? A, bo to nie ci. To są ci panowie. Okej, okay, nawet widzę, tamtędy idą, mają bliżej chyba. Zyskano cechę, daimyo. Plus jeden do morale dla jednostek pod jego dowództwem. Zerknijmy na tego naszego daimyo. Okej, okay, tutaj to podatki zostawiamy na razie. Modyfikatory tutaj mamy. Okej, okay, niech sobie będzie. Natomiast dalej zdobyto najlepsze żelazo, Miyagi. Aha, czyli tu mamy żelazo. Proszę, zespół kopań żelaza. Dobrze wiedzieć. No i mamy zdobyto prowincję Miyagi. Też, jak widzicie, mamy to zrobione. Rody, okej. Okay. Mamy wrogość w stanie wojny. Jeszcze mają tutaj prowincję, widzę. Okej, okay, dobra, niech sobie mają. Teraz tak. Co my mieliśmy tu zrobić? Gdzie my, tutaj mamy nasze cztery prowincje. Mieliśmy podzielić armię. Z tym, że na pewno daimyo nam będzie potrzebny. I może byśmy wzięli brat 23 lata, wiek 40, komisarz do spraw rozwoju. No to weźmiemy ich dwóch. Weźmiemy ich dwóch. Weźmiemy może tutaj, no te mamy doświadczone, by się przydały nam jako główna siła uderzeniowa. Dobra, wstrzymamy się chwilę z tą armią tutaj. Dobra. Czyli co? Tutaj byśmy robili dalej tych naszych łuczników. Okej, okay, tu budowa, wszystko gra. I tutaj werbunek. Nie mamy co ich budować. Okej, okay, oddajemy turkę. A, jeszcze tutaj ninja nam się włóczy przecież. Zapomniałem o nim.
Ale gdzieś go tam zaraz podeślemy. Będzie nam łatwiej zdobywać jakieś miasto. Przysabotujemy jakąś bramę może czy coś. No zobaczymy. Jeszcze się zastanowię to, co ma tam zrobić. I teraz dobrze by było, w którą stronę uderzać. Oho, zrywamy z nim handel. No to niedobrze. Port wojskowy, Iwate. Zrobiliśmy port wojskowy i co możemy teraz zrobić? Werbowanie, uzupełnianie samuraja z Naudachi. Dobra, zrobimy. I co, oni się wszyscy będą ruszać. Zobaczmy te stosunki nasze, co to się tam mogło pogorszyć. Może mogliby przyjąć tą umowę handlową. Nie powiem. Płatności są. Consider my offer and see the deeper harmony that it brings to the world. Nie wyrażają zgody. No to jeszcze raz, zobaczmy. Się usrali. Nie, za drogo to jest. Do not consider only the blossom. Look to the whole tree. Zagrozimy. Why would we want it? Kiepski ze mnie dyplomata. Mają niechęć już. Już. A dlaczego oni zerwali? Please, speak honestly. And I will give you good attention. No dobra. Będzie wojna. Nic dodać, nic ująć. Dobra, tutaj się uzupełniają. Werbują się również. Więc oddajemy Turkę. Łucznicy dzielnie tutaj idą. No i cóż, poczekamy, wszystkie rody się ruszą. Teraz zbieramy siły, podzielimy się na dwie armie. Albo po prostu zostawimy lekki garnizon tutaj z jednej strony. Like the Yari Ashigaru, Yari samurai possess the ability to defend themselves in melee combat and are more effective against enemy cavalry. No dobrze, mamy samurajów Yari. No dobra, zrobiliśmy też znaczne postępy. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, bardzo nam się podoba. Jednostki się zrobiły. Zerknijmy teraz, co możemy zrobić. Wyrównanie pola. Pola tarasowe. I to nam jest potrzebne, ponieważ chcemy budować pola w naszych prowincjach, żeby mieć większy dochód. I tak. Tutaj budowę buduje się. Tutaj budowa buduje się, ale mamy oczywiście łucznika, który zmierza tutaj do naszej armii. Mamy oczywiście tutaj shinobi jeszcze. Ale nie shinobi, tylko w sumie... O, proszę, sabotuj. Targ. Sabotujemy. Uda się? Obejrzyjmy sobie. Ups. Ja! 60% szans i mu się nie udało. Dobrze, że chociaż nie zginął. No dobra. To co, tutaj armijka się jeszcze widzę. A już prawie. Jedna tura. Jedna tura. Jedna tura. Jedna tura. Czyli w zasadzie wszystko. O, tutaj możemy drogi, proszę bardzo. Drogi ze stacjami. Plus 2 do natury do rozwoju. Szybkość ruchu wzrasta. Uzupełnienia. Elegancko. Albo możemy giełdę ryżu zrobić. Spożycie żywności, co prawda, będzie 1. Ale zamożność, no proszę, to jest dobre. Dobra, to sobie zbudujemy. I oddamy turę. Jednostki będą zmierzać tutaj dalej do nas.
ze wszystkich stron świata, że tak powiem. Prawie ze wszystkich. No i co? Będziemy musieli, teraz już będziemy mieli siły uzupełnione, to będziemy zmierzać gdzieś. Myślę, że na łasugi uderzymy tam na górze. Chociaż w sumie to teraz nie ma znaczenia, czy tutaj, chociaż tą prowincję poniżej moglibyśmy zająć. Bo tak, jak zajmiemy tą prowincję, o co mi chodzi, ta prowincja jest dosyć duża. Tutaj mamy ten zameczek, jak widzicie, zresztą nędznie broniony. Możemy się tu szybko dostać i tu mamy drugą prowincję. Przy zajętych tych dwóch prowincjach mamy ochronę na całe nasze tutaj, powiedzmy, to nasze, nie wiem, no, na nasze prowincje po prostu. Ale tym się zajmiemy już w następnym odcinku, ponieważ na dzisiaj wystarczy. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do kolejnych. Dzięki, cześć.